Witajcie, z tej strony Onuj2, a dzisiaj przedstawię Wam podsumowanie Ligi Mistrzów z sezonu 22-23 oczywiście oraz porównanie do moich predykcji. Jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do łapki w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, zachęcam do suba. Cel 100 subów do końca roku jest jak najbardziej realny, ale nie bez Waszej pomocy. Nie przedłużając już, zaczynamy. Oczywiście 8 grup od A do H i odpalę sobie teraz tylko grupy Ligi Mistrzów. Ok, mam otwarte. I teraz tak, grupa A. Tutaj, może jeszcze zanim o tym. Powiem, jak będą wyglądały zasady. Przyznaję sobie punkt, jeśli wytypuję drużynę na danym miejscu. Dobrze, czyli w sensie dobrze wytypuję. Czyli nawet jak okaże się, że ta drużyna też awansowała, ale z innego miejsca, to wtedy nie daję sobie punktu, bo nie, bo tak zdecydowałem. Tylko sobie jeszcze jakąś kartkę do zapisywania. Chyba sobie użyję. No, mam. Zatem grupa A. Grupa, w której ostatecznie wygrało Napoli, drugie było Liverpool, Ajax i Rangers. Punkty oczywiście dostaję za Napoli, przepraszam, za Ajax i Rangersów, ponieważ w moich predykcjach był Liverpool na pierwszym miejscu, a na drugim Napoli. Jestem bardzo zaskoczony formą Napoli, generalnie, już nie mówiąc o samej Lidze Mistrzów, ale generalnie również w Serie A. Liverpool z kolei strasznie zawodzi, co idealnie pokazuje odwrotność tego, co myślałem, że będzie. Oraz to, jak przewrotna jest piłka nożna. Ajax to Ajax, a Rangers ostatecznie skończyło z najgorszym bilansem w XXI wieku, a chyba nawet w całej Lidze Mistrzów, w historii Ligi Mistrzów, czyli od tam sezonu 92-93. Bo ostatecznie skończyli z bilansem minus 20 i 0 punktami. To jest ogrom straty punktów. Przepraszam, punktów to nie, bo nie stracili. Stracili bramki. Bramek stracili 22. Grupa B i tutaj punktów chyba nie przyznaję w żadnej ilości. Nie, przepraszam, przyznaję jeden punkt za trzecie miejsce dla Bayeru Leverkusen. Wow, potężnie. Obstawiałem pierwsze Atletico, drugie Porto, trzeci Bayer, czwarty Klub Brugge. No i cóż, Bayer, tak jak powiedziałem, trzecie miejsce, ok. Porto... Pomyliłem się w kwestii tego, że no Porto wygrało grupę zamiast bycie na drugim miejscu. Atletico i Klub Brugge. Klub Brugge, rewelacja tego sezonu Ligi Mistrzów, ponieważ w grupie skazywanej na pożarcie, również przeze mnie, zdołała zyskać, czy no, zdobyć 11 punktów na 18 możliwych. Tylko Porto zyskało więcej, tak jak mówiłem. Porto na pierwszym miejscu, Klub Brugge na drugim, Bayer na trzecim, a na czwartym Atletico. Absolutnie im nie wyszedł ten sezon Ligi Mistrzów. Chociaż 5 punktów, tyle co Bayer, to gorszy bilans bramkowy spowodował, nawet nie bramkowy, co no bramkowy w sumie też, ale chyba mecz bezpośredni przede wszystkim zdecydował o tym, że to drużyna z Niemczech jest ostatecznie na miejscu trzecim, a drużyna ze stolicy Hiszpanii na miejscu czwartym. W grupie C przyznaję sobie punktów 2. Ponieważ za Bayern i za Wiktorię Pilsną. Bayern, tak jak obstawiłem, perfekcyjnie sobie poradził. 18 na 18 punktów, bramki 18 do 2. I teraz tak, no Wiktoria Pilsną też obstawiałem, że raczej sobie nie poradzi. Bilans prawie tak samo tragiczny jak Rangersów, ponieważ Wiktoria Pilsną miała bilans minus 19. Natomiast, no tak jak mówiłem, Rangersi mieli minus 20. Tylko że Wiktoria Pilsną miała bilans 5-24. No i 0 punktów oczywiście. No i drugie, trzecie miejsce. Myślałem, że Barcelona po tych wzmocnieniach da sobie radę. Jednak nie dała sobie rady i skończyła na miejscu trzecim. Na miejscu drugim skończył Inter. I to drużyna z Mediolanu będzie grała dalej w Lidze Mistrzów, a Barcelona drugi rok z rzędu będzie grała w Lidze Europy. Zatem, no, Lewandowski w Lidze Europy to będzie ciekawe widowisko, na pewno. Grupa D, najbardziej nieprzewidywalna, no i zdobyłem jeden punkt. Za to, że Eintracht wygrał... Przepraszam, za to, że Tottenham wygrał grupę. Spurs po prostu
zagrali trochę na farcie. Trochę na farcie im się udało to pierwsze miejsce, bo w tym momencie w szóstej kolejce oni byli na ostatnim miejscu, albo na trzecim, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast udało im się awansować tak samo jak Eintrachtowi Frankfurt, którego obstawiałem jednak na miejscu czwartym w tej grupie. Zdecydowanie ich nie doceniłem. No, też patrzyłem na to pod względem między innymi porażki z Bayernem, dość potężnego lania od drużyny z Monachium. Jednak przeceniłem przede wszystkim Marsylię, bo Sporting, okej, trzecie miejsce zamiast drugiego jestem w stanie zrozumieć, ale Marsylia po prostu zagrała znowu źle. Ostatnie miejsce, mimo 6 punktów przed ostatnią kolejką, wszystkie scenariusze w tej grupie były możliwe, bo praktycznie były takie same bilanse punktowe. Nieznacznie się różniło, bo tam chyba, no nie pamiętam, nie chcę mówić jak dokładnie było, ale tam punktów było praktycznie tyle samo u każdej z drużyn. W grupie E z kolei mam punktów chyba 0, nie, 2. 2 punkty mam za wskazanie na trzecim miejscu Salzburga i na czwartym Dynamo Zagrzeb. Obstawiam Milan jako mistrza Włoch na pierwszym, Chelsea, która była wówczas w troszkę takim kryzysie, no nie wiem, czy można to nawet nazwać kryzysem, obstawiam na drugim miejscu. Ostatecznie Chelsea skończyła na pierwszym, a Milan na drugim. Gdybym dawał sobie za awans punkty tylko, no to bym dostał tutaj łącznie 4 na 6, ale dostałem 2 na 4, co teoretycznie nie powinno mieć aż takiego znaczenia. Tutaj nie mam za dużego komentarza tak naprawdę, no poza tym, że początkowo szło im nie najlepiej, zarówno Milanowi, jak i Chelsea, ale ostatecznie skończyli w dobrej sytuacji. Grupa F i grupa praktycznie też, no, 2 punkty. Chyba za żadną grupę nie będę miał. Nie, mam za następną grupę. Za grupę G mam komplet. Dobra, to jest jedyna grupa, w której mam komplet. Ale najpierw grupa F. Real Madryt, oczywiście Lipsk. Real i Lipsk obstawiłem pierwsze, drugie miejsce i tak też było. Natomiast Celtic zmienił się miejscami z Szachtarem. Myślałem, że Szachtar przez to, że będzie grał nie na swoim terenie, ciągle, zarówno pod względem meczy domowych, jak i wyjazdowych, oraz strasznie osłabiony skład, mając strasznie osłabiony skład, bo przecież wszyscy zagraniczni piłkarze praktycznie wyjechali, zostali praktycznie Ukraińcy tylko i chyba jeden Brazylijczyk, z tego co pamiętam, myślałem, że Celtic z nimi się upora, a tutaj Szachtar skończył na trzecim miejscu, awansuje do Ligi Europy, zatem jeśli nic się nie zmieni, to Liga Europy będzie w Warszawie, natomiast Liga Konferencji w Poznaniu. To też jest ważna kwestia, bo tam nie wspominałem, ale no, Lechowi udało się awansować, więc też bardzo ważna kwestia w przypadku polskiej piłki akurat, ale no to ja mówię o Lidze Mistrzów dzisiaj. Zatem Real Madryt, tak jak się spodziewam, chociaż punktów 13. Lipsk miał punktów 12, zatem tu niewiele brakowało, żebym w ogóle zyskał 0 punktów. Grupa G, jedyna grupa, w której mam komplet punktów, zatem 4. Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla i Kopenhaga. Manchester City 14 punktów na 18 możliwych, stracił punkty w meczu z Borussią Dortmund w Niemczech oraz z Kopenhagą w Danii chyba grali. Tam oczywiście bardzo dużą robotę zrobił Grabara. Oczywiście mówię w meczu w Kopenhadze. Sevilla to taka drużyna, która to jest jakby drużyna od Ligi Europy, także wydaje mi się, że taka kwestia, że no nikogo nie powinno dziwić, zwłaszcza, że taka grupa była taka dla nich średnia i przez długi czas się bili z Kopenhagą w ogóle o Ligę Europy, więc to też ciekawa kwestia. Także generalnie to powiem, że nie jestem jakoś zaskoczony tą grupą, no skoro mam komplet, to nie powinienem być. I grupa H, 1 punkt. Dlaczego? Ponieważ Juventus się skompromitował generalną postawą. PSG się skompromitowało ostatnim meczem. O co chodzi? Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tej sytuacji, to PSG i Benfica, bo o tych dwóch klubach w tym momencie będę mówił, mają taki sam bilans, w sensie tyle samo punktów, a zatem 14, tyle samo bramek zdobytych, a zatem 16, tyle samo bramek straconych, a zatem 7, taki sam bilans meczy bezpośrednich, a zatem 2 remisy, taki sam bilans bramek zdobytych, a zatem po 2, taki sam bilans bramek zdobytych na wyjazdach w meczach bezpośrednich, a zatem po 1 i dopiero bramki na wyjeździe
zdecydowały o tym, że to Benfica jest na pierwszym miejscu, a PSG na drugim, bo Benfica zdobyła na wyjeździe bramek chyba 6 albo 5, a PSG mniej. Chyba 6, nie, więcej, 9, było 6 zdobyła w samej Haifie. Tak, w ostatnim meczu przecież 6-1 wygrali i dzięki temu awansowali z pierwszego miejsca. Zatem teoretycznie może być z powrotem PSG Real Madrid w 1-8. Ale cóż, Juventus w ogóle grał fatalnie, 3 punkty mówią same za siebie, tylko dzięki nieznacznie lepszemu bilansowi bramkowemu, bo bilans meczy bezpośrednich taki sam, porażka i zwycięstwo z Maccabi Haifą, co już mówi wystarczająco dużo, spowodowało, że Juventus okazał się lepszy od absolutnego Beniaminka, jeśli w ogóle można tak to określić, Ligi Mistrzów, a zatem Maccabi Haifą. Zatem tak wyglądało podsumowanie moich grup. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 15 na 32. Ojej, oj. 15 na 32 punkty. Zatem nawet połowy nie zdobyłem, ale myślę, że nikt nie spodziewał się, że PSG nie będzie pierwsze, że Liverpool nie będzie pierwszy, chociaż tamto jeszcze, że Barcelona z Interem się wymienią, to jeszcze sporo, ale Atletico, że nie będzie pierwsze. No to tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście najwięcej punktów zgarnąłem poza grupą G, no to po 2 punkty zdobywałem na grupie A, C, E, F, po 1 punkcie zdobyłem B, D, w grupach B, D i zatem tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do łapki w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie suba. Do zobaczenia, do następnego i cześć.